No co, tak się śmiesz? Bo znalazłam fantastyczną książkę, taką bardzo nietypową. Nazywa się Story of My Life. Nie ma konkretnego autora, bo jest to zbiór 148 krótkich historii, które znajdują się na grupach różnych na Facebooku i dostały bardzo dużo polubień. I są zabawne, poprawiają humor. I myślę, że ta książka jest przeznaczona dla ludzi takich w naszym wieku, którzy zrozumią te wszystkie żarciki, które tutaj są właśnie napisane, opowiedziane. Też ciekawe jest to, że na przykład pod każdym takim króciutkim... Bo książka jest taka, że jakby na jednej stronie jest taki króciutki jeden wpis. Czasami właśnie znajduje się z boku autor z Facebooka. Czasami jest autor anonimowy, czasami właśnie są prawdziwi autorzy. I ta książka jest naprawdę taka na zrelaksowanie. I polecam tę książkę każdemu, bo jest naprawdę nietypowa w swojej formie. Naprawdę nie ma jednego autora, jest mnóstwo różnych autorów z Facebooka, więc każdy w sumie może być autorem tej książki. No i naprawdę można się pośmiać, jak ktoś ma smutny dzień, gorszy dzień, może sobie otworzyć na dowolnej stronie, przeczytać sobie daną stronę i od razu się poprawia człowiekowi humor. Więc naprawdę polecam każdemu na takie zimniejsze, chłodniejsze dni, na rozweselenie. Naprawdę bardzo ciekawa książka, inna w swojej formie, także polecam każdemu. To ja może? Ja mam Lia Gubi Rytm, Becky Alberta, i to jest druga część Simon oraz Amy Homo Sapiens. Aha! No i mi się ogólnie wydaje, że to jest lepsze. A to jest Simon połączone z pierwszą częścią? Znaczy, ogólnie można czytać osobno moim zdaniem, tylko że jak to się przeczyta, to już nie masz takiego jakby zaskoczenia w tym Simonie, nie? Aha, no. Ale można osobno tam, no. No i to jest o właśnie tej jakby koleżance Simona. I oni, Lee właśnie. I oni są w ostatniej klasie tego liceum tam i niedługo mają właśnie bal maturalny. No, chyba. mają wybór koledżu. No i ona też tam gra w zespole, no i takie jej przygody są opisane i to, że ona ma też problem, bo ktoś ją zaprosił na ten bal, ale ona tak naprawdę chciała iść z kimś innym, ale ta osoba ma kogoś i to jest skomplikowane bardzo. Przykre. Tak, ale później się wyjaśnia wszystko, więc czy bardzo szybko się czyta, też no. Ta szczęka no, jest dosyć duża, chociaż jest dużo stron, ale... A o czym jest mówię ta książka? O tych przygodach materialnych? No. Aha. Przygotowania do tego balu, przygotowania do wyboru jakby uniwersytetu, tam też jest to, że ktoś tam jedzie gdzieś, na przykład tam był chyba Uniwersytet Nowojorski i tam miała jechać tam jakaś paczka znajomych, ale nagle się okazało, że nie jadą razem i to też jest problem i wielka drama i no. Ale ta książka jest taka... Jakby dziecięcym językiem napisana, czy nie, jest taka... Nie, nie, nie. Taka akurat. Też taka... pośmiania się trochę taka też, no... Taka, na rozróżnienie. No, tak, i szybko się czyta. No, wydaje się fajna, ta okota też taka. No, taka przystępna. Czyli dwie takie fajne rozróżnienie książki. A ty, Kuba, co masz dzisiaj? Ja przyniosłem Klan Czerwonego Lisa. Czyli smętną książkę. Poważną. Poważną. No, poważna, no, fantastyka, to jest z całej serii Zwiadowcy, to jest księga 13, bo tam reszta księg, ona jest jakby, można powiedzieć, pokoleniowa, że pierwsze części dotyczą dwójki innych bohaterów, ogólnie krąży wokół tej organizacji Zwiadowcy i pierwsze części to o dwójcy bohaterów, tutaj ta 13 część jakby jest o uczniach tych dwójki bohaterów taka. Z czego jeden z uczennic, właśnie, bo to jest pionierka, pierwsza kobieta na zwiadowcach, jest jeszcze jednocześnie przyszła następczynią tronu. I tam. No i właśnie tutaj cała rzecz strzega się o to, że w królestwie jest regencja, bo aktualny król leży, córka ten jest regentką i jeszcze utrzymuje władzę, a poniżej ma tą córkę, która jest zwiadowca. I całość rozstrzyga o to, że paru ludzi się nie podoba ten stan rzeczy i wolą, żeby władza była w rękach mężczyzny. I tutaj właśnie to ciekawe tam rozwiązanie zwiadowców jest, że taki... że tam ten główny antybohater jest dość taki niezłym intrygantem w tej książce, że faktycznie ostro spiskuje i rozdziela właśnie po raz pierwszy, pokazuje nam takie podziały pewne
zwiadowczych i lekko nieskuteczność dopiero. I książka jest ogólnie, nie wasza tam zabawna, ale taka bardziej do poczytania na wieczory nudna. Nudne wieczory. Mhm. A uprawia humor czy... Uprawia humor też, ma tam swoje zabawne akcenty w niektórych momentach. Nie? O nie! O Boże! Co tak, dobra. Kiedy twoja najlepsza przyjaciółka umawia się za twoimi plecami z twoim chłopakiem, doradzając ci cały czas, byś go rzuciła, bo prędzej czy później cię zdradzi. Tylko nie wiem... Tylko nigdy nie wiem, co myśleć, kiedy mam coś wspólnego z Abi. A już zwłaszcza, że nie wiem, jak się czuć w związku z tym, że idziemy do tej samej szkoły. Na bank będzie udawać, że się nie znamy. Bardziej konkretniej, wydaje mi się, że znajdę z nimi wspólny język. Owszem, znajdziesz. Jestem całkiem pewna, że ich polubisz. To Skandianie. Kiedy w dzień pierwszym treningu na nogi masz dane zakwasy i próbujesz na sztywnych nogach przebiec przez fasę na pomarańczowym, ale nie zdążasz. Łapie cię policja, przed którą musisz się tłumaczyć, że nie jesteś pijana. Kiedy idziesz spać w skarpetkach i budzisz się bez nich. Koniec.